No i witajcie. Przychodzę dopiero teraz, jest popołudnie, piątkowe popołudnie. A ja dopiero teraz przychodzę do Was, bo po prostu prędzej nie znalazłam czasu na to. A jestem tutaj znowu w zaprzyjaźnionym ogrodzie i no wprawdzie nie musiałam podlewać ogródka, no bo teraz padało, ale pod tym, pod dachem jest parę też donic, więc te donice podlewałam. No i jeszcze miałam inną rzecz do załatwienia. I tak, no i przy okazji się tutaj stąd witam z Wami. Także jak widać, no znaczy może widać, może nie, czuję się dobrze. Ręka mnie trochę boli, ale już nawet mniej niż rano. Najgorzej było, jak się rano wstało, to tak się czułam, jakby mi ktoś jakimś patolem walnął w tą rękę, w to ramię. Ale teraz już jest tak, że wszystko jest ok. Mogę trzymać ciężkie rzeczy w tej ręce, bo się bałam, że może nie będę mogła trzymać czegoś ciężkiego, ale to wszystko jest ok. No. Troszkę mnie głowa pobolewa, ale to też nie jest powiedziane, że to po szczepieniu, bo mnie często głowa boli. A są takie silne wiatry znowu, także być może, że z powodu tego wiatru silnego mam takie, mam ból głowy po prostu. No, ja jeszcze chciałam kartkę z kalendarza, to ja Wam przeczytam później, jak będę w domu. Teraz jeszcze sobie przejdę do sklepu. Na listki dzisiaj nie idę, bo jakoś nie szło się od rana wybrać. Wysprzątałam sobie mieszkanie. Znowu, wiecie, balkon podlany, to wszystko. No i zrobiła się taka troszeczkę... Wiatr taki silny jest i jak rano było bezchmurne niebo, tak teraz są takie jakieś ciemne chmurki napływają. Nie wiem, czy coś będzie padało, czy nie. Zobaczymy. W każdym razie ja się chciałam odnieść do niektórych komentarzy z poprzedniego filmu, bo obiecałam. Nie dlatego, żebym tak strasznie chciała drążyć temat, czy co. Tylko po prostu są tam skrajne troszkę komentarze. No i obiecałam, że się wypowiem. Chodzi o to, że ja nie namawiam nikogo, że ktoś ma iść na szczepienie. Tam niektórzy... Są takie głosy, że ja się naśmiewam ze szczepień, że tam ręka trzecia urośnie, czy coś takiego. Ja się nie naśmiewam ze szczepień, bo gdybym się naśmiewała ze szczepień, to bym sama nie poszła się zaszczepić. Wiecie, nikogo nie namawiam, bo każdy bierze odpowiedzialność za siebie. Ja biorę za siebie odpowiedzialność, no i poszłam się zaszczepić. I to nie jest tak, że ja nie wiem, co jest w szczepionce, bo ja nie muszę konkretnie wiedzieć, co jest w szczepionce. Bo ja też nie wiem, co jest w ibupromie albo w jakichś innych lekach, w których jak się przeczyta ulotkę, jakie są niepożądane działania, mogą być, wystąpić jakieś powikłania czy coś po tych lekach, no to najlepiej by było nic nie wziąć. Bo po każdym leku może być jakieś, coś się może człowiekowi wydarzyć. No. Z tego, co ja wiem, to nad tymi szczepionkami, w sensie no, nad technologią tych szczepionek już pracowano od 6 lat. To nie jest tak, że ktoś to wymyślił parę miesięcy temu. Tyle, że teraz taka sytuacja jest, że wykorzystano do tych badań, do tych prac białko tego koronawirusa. Prawdopodobnie, bo tyle z tego, co ja się tam doczytałam, co się dowiedziałam. No i to także, znaczy się to nawszczepiają. Znaczy nie wiem, czy to białko konkretnie, ale na podstawie tego białka koronawirusa, które nie jest dla nas szkodliwe, a może nam pomóc w walce z tą chorobą, nie? Z chorobą, którą on wywołuje. No. Także to nie jest całkiem, że to nie wiadomo, co tam jest. Są też takie głosy, że może na niektóre sprawy szkodzić. Owszem, może szkodzić, pewnie tak, bo jak ja wypisywałam tam taką ankietę się wypisuje, tam jest lekarz, jak się przychodzi na szczepienie, to nie jest tak, że ja idę do apteki, biorę sobie szczepionkę, sama sobie walnę i tyle. Tylko tam jest lekarz i jest taka ankieta i tam trzeba wypisać wszystko. To znaczy się, są pytania i trzeba odpowiadać na nie. No i tam między innymi jest konkretne leki, jak się bierze.
coś tam jest z cukrzycą, już nawet nie pamiętam, bo mnie to nie dotyczyło. Te konkretne leki, jak się bierze, czy się ma zakrzepicę, takie rzeczy, takie pytania tam są. I potem jeszcze można skonsultować z lekarzem, bo mój mąż na przykład wziął te leki, które bierze i pokazał lekarce, czy jak on to bierze, bo tam chodzi o stędy i tak dalej, nie? Bo tam coś było przeszczepienne, coś takiego. Czy on może się zaszczepić? No i nie było przeciwwskazań, także to nie jest tak, że byle kto tam siedzi i szczepi, nie? I że byle co tam jest w tej szczepionce. No, to tak, jeśli chodzi o to, to z tego, co ja się dowiedziałam. A jeśli, no może jak tam jakieś neurologiczne, ja tam nie przeczytałam, ale to się zawsze można dopytać na miejscu. To nie jest tak, że zaszczepią i co potem. No. I jeszcze jedna sprawa, znowu z drugiej strony, że niektóre osoby to drażni, jak ja mówię, że chipa, że jestem zaczipowana i tam, że mi trzecia ręka urośnie, czy nie urośnie, czy coś takiego. Niektórzy w komentarzach też pisali, że teraz będę już mogła sobie zamiast karty do bankomatu używać ręki, nie? To jest takie prześmiewcze, to jest prześmiewcze w stosunku do antyszczepionkowców, którzy się prześmiewają w drugą stronę. I ja, jeśli bym się śmiała z tych szczepionek, to bym się nie zaszczepiła. A po prostu, wiecie, no czasami to ręce opadają, jakie są różne zdania na ten temat. I po prostu jedynym takim, wiecie, sposobem na to jest po prostu śmiech. I osoby, które tego nie rozumieją, no to muszą być bardzo poważne i bardzo smutne. Bo to, ja myślałam, że to już każdy wie, że to po prostu się śmieje z tego. I to nie ze szczepionek, tylko z tego, co ludzie mówią. No, ja nie potępiam ludzi, którzy tam się nie chcą zaszczepić, mają takie zdanie, boją się, no trudno, to się boją, nie? No, to jest ich sprawa. No, ale z tego, jak tak słyszałam, to ja bym wolała się na to nie zachorować, a jak już będę musiała, bo to szczepionka nie chroni od choroby, tylko od cięższego przejścia tej choroby, no to mam nadzieję, że po prostu łagodnie to przejdziemy i nie będzie jakichś tam powikłań większych. No. I tyle. Wiem, że jeszcze coś chciałam na ten temat powiedzieć, ale teraz mi uciekło, bo tutaj niedaleko koszą i pewnie słychać to, jak koszą trawnik. No. Także ja nie mam nic przeciwko ludziom, którym się to nie podoba. Niektórzy też są takie głosy, słyszałam, że to jest sponsorowane. Mnie nikt nie sponsoruje. Ja jeszcze z YouTube'a ani grosza nie dostałam. Coś tam niby zarobiłam, ale jak na razie do tej pory jeszcze nic nie dostałam. Także ani nie mam żadnej współpracy, bo jak będę miała jakąś współpracę, to na pewno wam powiem. No bo to nie ma co ukrywać. A jeśli będzie jakaś współpraca i będzie to zgodne ze mną, że to nie będzie się kłóciło z moimi jakimiś, wiecie, z tym, co ja myślę, to ja podejmę współpracę, no bo to, wiecie, no z czegoś trzeba żyć, nie? Jakby się tak udało jakąś współpracę zdobyć, to pewnie, że tak. I głupi byłby ten, kto by nie przyjął współpracy. No bo jak coś komuś dają, no za darmo, za to, że się o tym wspomni, trochę pomówi o tym, to dlaczego nie, nie? No, ale jak na razie to ja nie mam żadnych współprac, jeszcze jestem jeszcze za małym kanałem i wiecie, jak ktoś uzna, że może ze mną współpracować, no to wtedy, no to zobaczymy, nie? No. I tak, jeszcze wracając do tych właśnie, do tych szczepień, wiecie co, ja wam nie mówię o wszystkim, ale ja już też dostawałam te na prywatne wiadomości właśnie o tym, takie wiadomości właśnie z klepsydrą w tle, o szczepionkach i tak dalej, o tym, jak się zaszczepię, jaka ja głupia jestem i w ogóle. Ale mnie to, tak szczerze mówiąc, zwisa. No bo jak ja bym się miała takim czymś przejmować, to ja bym musiała, wiecie, w ogóle nic nie mówić tutaj na tym kanale i to by było już całkiem nudne. A tak, no powiedzcie, czy nie jest fajnie, jak jest dyskusja.
No, a tak jest dyskusja, ludzie, ten byle się nie obrażamy, a dyskutować można, każdy może wyrazić swoje zdanie, nie? No, także ja was nadal lubię, tych, co są przeciw szczepionkom, bo to robicie tylko sobie, czy się zaszczepicie, czy nie. Ja też, a czy to było dobre, to czas pokaże. No. To się nie ma co kłócić, bo jakbyśmy się tak o byle co mieli wszyscy kłócić, to byśmy byli wszyscy cały czas skłóceni. A nie o to chodzi, nie? No, także zobaczymy, jak będzie dalej. Ja na razie się nawet nie jestem osłabiona, powiem wam szczerze. Tylko właśnie tak mi ciśnie na oczy ten, no ale to pewnie jest też i względy pogodowe. No, nie wiem, czy to nie będzie czasami pogadanka zamiast przy kuchennym stole, bo tak się troszkę rozwinęłam. Jeszcze dzisiaj wam nic nie pokazywałam. Pewnie jeszcze wam pokażę z balkonu kartkę z kalendarza. No bo przecież balkon też chyba musi być, nie? Chociaż on taki jest, jak to tam było? Bałagan czy coś? No. Ale to jest mój bałagan. A jak was zapraszam do siebie, no to musicie przyjąć to takie, jakie jest. A wyrazić swoją opinię każdy może. No. I tak. Teraz jest, myślałam, że jest chłodniej, że ten wiatr jest bardziej zimny, ale nie jest tak źle. Ja dzisiaj jestem ubrana w taką, nie wiem czy to będzie widać, w taką niby, jak to się mówi, zapomniałam znowu, czekajcie, taką niby to ramoneskę, coś takiego, nie? Mnie się to strasznie podoba. Jestem zachwycona, że w to wchodzę, też to dostałam. Jest bardzo fajne takie super. No, nie umiem się teraz tak pokazać, bo nie mam tutaj tego statywu. No bo nie będę chodziła jeszcze, wiecie, po sklepach ze statywami. No nie wiem, czym się uda, może tak oddalić troszeczkę. No chyba nie. Chyba mi się nie uda, to najwyżej później. No i to tak. To by było na tyle na razie. A co tam jeszcze potem będę robiła, no to się zobaczy. Tak myślałam iść na te listki, ale już teraz o tej porze. Już jest popołudnie, to raczej już dzisiaj nie pójdę, a jutro mamy zamiar iść na działkę. Nawet nie sprawdzałam pogody, ale wiecie co, ta pogoda ostatnio jest taka, że co inne piszą, co inne jest w rzeczywistości. Czasami jest tak, że na aplikacji jest, no, jest pokazane, że jest piękna pogoda, a deszcz pada i odwrotnie. Także to różnie tak bywa, nie? Ale z tego co wiem, to chyba jutro nie ma padać. Nie wiem zresztą, bo to się tak zmienia na sobotę, na niedzielę, że szok. No, to by było na razie tyle. Ja teraz będę szła dalej. Ojej, nie wiem, czy to będzie widać. Oczywiście w tych spodenkach jestem. W tej luzeczce, w której trzeba się prostować. No i tak wyglądam. Też mi się podobało, jak pisaliście, no fryzurę mam rozwianą, no ale wiatr jest. Jak pisaliście o swoich tych, no, wspomnieniach związanych też z komunią. Różne były. No ale sobie przynajmniej przypominaliśmy to, nie? No dobra. To na razie. No mam nadzieję, że teraz będzie to widać. No i widać już wreszcie kasztany kwitną, już prawie te matury się kończą chyba, nie? No. Tak wam jeszcze pokażę, jak pięknie zielono jest, soczyście, tak pięknie majowo. No co, kocia? No co, kicia? No, a bawić byś się chciała, co? No tak, najlepsza torebka, co? Do ocierania się. No tak? Miał? Spadniesz zaraz.
No i jesteśmy na balkonie. Chciałam Wam pokazać. Już taka jest ta jedna dalia. Ta pierwsza. Tu jakieś zielska wyrastają. To nie jest dalia, no ale nie wiem, czy tu w ogóle coś wyrośnie, czy nie. Tutaj wychodzi cosik. Ale na razie wyjść dalej nie umie. O, to, to. Tam jeszcze nie wychodzi. I tu wychodzą, a tam dalej nie wychodzi. A tutaj, tutaj tak piękne kolory zaczyna dostawać mój koleus. Tak, i tu na dole widzę, że też tutaj wypuszcza. Ja mu uszczyknęłam, bo on mi za bardzo szedł do góry, znaczy się na jeden pęd uszczyknęłam. Idzie już mi na kilka. Będzie się rozkrzewiał, no i mam nadzieję, że to tutaj też będzie się rozkrzewiało. Tu widzę, że mój ten goździk jednak coś tutaj odżyje, bo już myślałam, że już jest po nim, ale jednak tutaj coś odżywa. No to będzie coś, coś będzie. No i te resztę zobaczymy. Słoneczniki rosną, tam dalej kocimiętka. No, o tu tak jak widać, pogoda się zrobiła taka, no nawiało, nawiało i jest tak, zaciągnęło się to niebo. Nie wiem, czy coś będzie padało, czy nie. Kwiatki tu już takie większe. No, urosły, nie? Przedtem ledwo wychodziły z tej doniczki, a teraz już troszeczkę takie dłuższe są. Jeszcze się nie zwisają, ale poczekamy. No. I tak, tu się powiedział, obiecałam, że będzie na balkonie. No już niedługo będzie zachód. No jeszcze nie, właściwie do zachodu to trochę jeszcze jest czasu, no ale zaraz Wam powiem, czy to daleko jest do zachodu, czy nie. No już 19. To jeszcze se, o, jak jaskółki latają, bardzo lubię jak latają. Nie wiem, czy to je tam widać, nie będę przybliżała, nie będę je goniła. Ale dość wysoko chyba latają. No i tak przeważnie na początku dnia się odzywam z balkonu, często w połowie dnia, a dzisiaj tak po południu, późnym popołudniem. No i przychodzę z tą kartką, z kalendarza, nie? No teraz zimno się tu zrobiło, aż mnie tu odczepuje. Kartka z kalendarza na 22 maja, sobota. Imieniny obchodzi Emil, Julia i Ryta. Ryta, nie Rita, tylko Ryta. Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy. Gdy wiatr w maju z południa wieje, wkrótce deszcz poleje. Widzisz bociana w wodzie, nie myśl o pogodzie. Nietypowe święta, dzień teścia. Pierwszy raz słyszę. Dzień praw zwierząt, dzień Pacmana oraz Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. A cytat dnia to: przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości. I to powiedział Tadeusz Kotarbiński. A ja stąd uciekam, bo mnie aż częsie w środku. Zobaczymy się później przy kuchennym stole, jak się zrobi trochę ciemno, a ja sobie jeszcze coś tam obejrzę na laptopie. No to na razie. Witajcie, witajcie. W piątkowy wieczór, dosyć późny wieczór, bo mi się przedtem przysnęło. Od czasu, jak się Wam pokazałam na balkonie z kartką z kalendarza, to troszkę jednak minęło czasu. Tak szczerze powiedziawszy, i nawet sobie nie obejrzałam serialu mojego. Zaczęłam oglądać tam różne kanały na YouTubach, no i potem się jakoś tak przysnęło. Może dlatego, że wzięłam sobie tabletkę na ten ból głowy. Miałam taki sobie, wiecie, nie za silny, ale taki, jak to mówią, upierdliwy, nie? No, no ale mi przeszło, także i z ręką też już nic nie czuję. Bo pewnie jak się dotknie, no jak się dotknie, to takie obolały. Czuję troszeczkę to, no wiecie, no jakbyście mieli ten siniaka. Chociaż nie ma siniaka, bo sprawdzałam. Bo się bałam, że potem jak miałam te pobieranie krwi, nie?
to będę miała potem tam siniaka, ale nie ma. No. Dzisiaj miałam troszkę pracowitą tą sobotę, piątek. Potem jeszcze byłam w tym ogrodzie. Nie wiem, czy wam mówiłam o tabletkach moich. Chyba nie mówiłam. W każdym razie dzisiaj przeżyłam też takie troszeczkę chwile, wiecie, stresu, no bo stwierdziłam, że nie mam tabletek moich. Jednych z tych, które biorę stale. Że wzięłam ostatnią dawkę, nie? A zawsze mam coś w rezerwie. Zawsze mam tak, że nigdy nie zostawiam tak, żeby być do ostatniej tabletki. I w taką panikę wpadłam, że mi się aż gorąco zrobiło. No ale poleciałam, a to było, wiecie, koło trzeciej, koło 15. To już do lekarza nie ma po co iść, bo może nie być żadnego lekarza w przychodni, żeby przepisać receptę. A nie byłam pewna, czy na tej recepcie taki, co się kod dostaje, wiecie, że trzeba w aptece podać numer kodu i PESEL. Czy tam coś jeszcze będę miała, ale na szczęście poleciałam do apteki i się okazało, że jedno opakowanie jeszcze ostatnie miałam, także zaraz mi było lepiej. No, bo tak się wydaje, no tabletki tabletkami, ale jak się potem którejś nie ma, to akurat człowiekowi coś się może wydarzyć. Choćby, wiecie, podświadomie wie się, że czegoś tam się nie ma, to potem dolegliwości są takie podświadome, tak mi się wydaje, bo ja tak często mam, jak nie mam tabletek w domu przeciwbólowych. Kiedyś tak miałam. Teraz mnie już troszkę rzadziej ta głowa boli, ale jeszcze czasami się przypomina ten ból głowy. Ja tak często miałam takie bóle głowy migrenowe. No i miałam to przebadane na wszystkie sposoby, jak byłam dzieckiem. To co chwilę mnie głowa bolała, co chwilę miałam zawroty głowy i te zawroty głowy właściwie, może nie tyle zawroty, co takie, jak ja to mówię, że mi tak jeździ, to czasami wam mówię, nie, we vlogu, że mi tak jeździ, to czasami jeszcze mam to, ale to jak byłam dzieckiem, to było często tak. No i moi rodzice, ich to niepokoiło, więc robili mi wszystkie badania. Znaczy oni nie robili, tylko poszli do lekarza ze mną, no i mi tam potem robili różne badania. No i nic nie wyniknęło. Nie wiadomo było, dlaczego to tak jest. No. Teraz doszłam do tego, że to też może być związek właśnie z migrenami, znaczy się te bóle głowy. Nie wiem, czy zawroty głowy, czy takie jeżdżenie, jak to się mówi, czy to tam ma coś wspólnego, to nie wiem. Bo teraz odpukać mam to coraz rzadziej już, tak raz na jakiś czas. Kiedyś to było tak częściej, no. Także miejmy nadzieję, że tam mi to się tam nie będzie powtarzało, no ale wracając do tych tabletek. To jak mi tak często głowa bolała, to ja musiałam mieć w domu tabletki. Jak ja miałam tabletki, to wiecie, nic mi tam nie dolegało, tak, nie? Ale jak tak widziałam, że już nie ma tabletek i na przykład jest weekend i nie można kupić albo coś, to ja już byłam chora, to mnie już podświadomie bolało. No. A teraz staram się często właśnie przeczekać, bo czasami jest tak, że się człowiek przeczeka, to też jest od kręgosłupa takie czasami te bóle, że wstaje rano i mnie głowa boli, a jak się człowiek rozrusza trochę, wiecie, tutaj te mięśnie są spięte potem czy coś, nie wiem, źle się śpimy, mamy też takie niewygodne to łóżko, to potem to przechodzi. Także ja już teraz też nie biorę tak za każdym razem tabletkę, tylko jak już dłuższy czas nie chcę przejść, a jest takie męczące, to wtedy sobie biorę. No i dzisiaj tak właśnie dość długo chodziłam z tym bólem głowy, ale już potem sobie stwierdziłam, nie, już nie będę się męczyć, wezmę tabletkę, tym bardziej, że jak wczoraj byłam na tym szczepieniu, to pani powiedziała, że można wziąć tabletkę, gdzie głowa bolała. No i to stwierdziłam, no fakt, że mnie nie bolało tak, wiecie, bo czasami to tak głupie, ale tak pod oczami mędziło, tak bardzo mędziło człowieka, no. I tak, i tyle czasu gadam o tabletkach, nie? Ale czasami tak też bywa. Jeszcze kończąc temat właśnie wczorajszego vloga, znaczy to nie był temat vloga, to był jeden z tematów.
Tam niektórzy z Was, jedna osoba chyba miała, jedna albo dwie osoby miały problem z tym, że ja się tam naśmiewam z tego. To już wcześniej Wam mówiłam o tym, ale dlaczego ja mówię świrus, czy inne określenia używam. I to też nie jest tak, że ja się nabijam z tego, tylko po prostu, już to też mówiłam, nie chcę konkretnie mówić, bo niektóre słowa są, nie wiem, jakoś tak czytane, że potem nie da się wgrać w filmiku, albo coś tam się dzieje z filmikiem, jest blokowane czy coś. I po prostu stwierdziłam, że nie będę właśnie niektórych tych używała. A świrus, no wiadomo, że wszyscy wiedzą, o co tu chodzi, że to, no, bez tego si. No, ale już to inaczej troszeczkę brzmi i może tam nic tam te algorytmy nie będą z tym robiły, jeśli chodzi tam o YouTube. No. I to jest tylko taka zastępcza nazwa, a nie żadne wyśmiewanie się, nabijanie się, robienie sobie głupot w sumie z choroby. Bo u mnie w rodzinie też moja córka i mąż też przeszli tą chorobę i wcale mi nie jest to do śmiechu. Wcale się nie nabijam z tego. Dlatego my nie chcemy przechodzić przez to i poszliśmy się zaszczepić. I pokazuję Wam to nie dlatego, że ja kogokolwiek namawiam, bo każdy, kto będzie chciał, to się da, to zrobi to. My też nie daliśmy się przez kogoś namówić, bo ktoś to mówił tak czy tak, tylko sami do tego doszliśmy, sami podjęliśmy taką decyzję i po prostu ja, pokazując nasze, no, życie, moje życie w sumie, we vlogach na kanale, no to pokazuję po prostu to wszystko, co, no się może nie wszystko, bo Wam się może wydawać, że wszystko, ale takie różne rzeczy, tak jak u mnie to jest, nie? No, także ja nikogo nie namawiam, ani nie zabraniam, ani wiecie, żeby to potem tak nie wyglądało, że ja tu strasznie agituję za szczepieniami albo coś. Każdy według swojego sumienia, według swojego, wiecie, zdania zrobić, co będzie chciał. Bo to też nie jest tak, że jak mi tam ludzie zaczną pisać w komentarzach, że mam zrobić tak czy tak, to ja od razu tak będę robiła, tylko i tak sobie według siebie będę robiła, nie? Tak samo Wy. Także ja tam nie mam nic do tego, kto z Was jest zaszczepiony, nie jest zaszczepiony. To jest Wasza sprawa i mnie to tam za bardzo nie interesuje. A tym bardziej, żeby, wiecie, żeby się tam kłócić albo coś. No to już tak chciałam zakończyć ten temat, żeby już więcej o tym nie mówić, bo to potem na dłuższą metę też jest męczące takie coś, nie? No. A ja jeszcze tak dzisiaj tak sobie myślałam, bo tutaj w kartce z kalendarza z dzisiejszego dnia, co u mnie jest, to jest o dzień odnawiania znajomości. Ja tak się zastanawiałam nad tym i tak sobie myślałam, że nie zawsze by się chciało jednak odnawiać niektóre znajomości. Czasami to tak człowiek, wiecie, bo się z kimś zna, spotyka się, przyjaźni, potem się drogi rozchodzą. Może nie zawsze, że chodzi o przyjaźń, ale takie znajomości, nie? Gdzieś się na przykład mieszka, ma się jakichś sąsiadów, sąsiadki takie, że się często spotykało, potem się człowiek przeprowadza, to się wszystko rozluźnia. Potem zanika, potem się ma tylko na Facebooku na przykład u znajomych. No i to tak, wiecie, i to tak trwa, nie? I czasami człowiek sobie tak myśli, kurczę, spotkałby się z tą czy z tą osobą, tylko że ta osoba już też jest ileś do przodu, już nie jest tą samą osobą, co jakbyście się znali. Bo tak samo jak ja mam różne doświadczenia, przechodzę różne takie etapy, wiecie, zmieniam się po prostu i zmieniam zdanie i w ogóle. Tak samo i tamte osoby, które kiedyś znałam, mogą całkiem w innym miejscu już teraz być. I to też nie jest tak, że się będziemy zgadzać, nie? We wszystkim.
Albo w ogóle, że nas by cię interesowało, że będziemy umieli się dogadać, o. Bo potem też i tematów tak nie ma, bo jak się spotyka, na przykład jak ja się spotykałam ze znajomymi z bloku, to już potem były koleżanki, bo z psami chodziłyśmy, no to chodziłyśmy codziennie o tej samej porze się wychodziło z tymi psami na spacer, no to się chodziło i się gadało, rozmawiało się. To tam zawsze mieliśmy jakieś tematy do, wiecie, do omówienia, tak jak ja teraz na YouTubach, nie? Tak mieliśmy te tematy do omówienia. No. I czasami to nawet było męczące, bo człowiek nawet nie chciał się czasami z nimi spotkać, no ale wiecie, pies o tej samej porze chciał iść, nie? No to się chodziło. Ale teraz ja nie wiem, czy jak ja bym się z nimi spotkała, czy bym miała takie, czy byśmy mieli o czym gadać ze sobą. Bo ja tak zauważyłam na Facebooku na przykład, to te zdania już nie są takie, wiecie, są bardziej podzielone. No, w sumie z drugiej strony tak odnowić taką znajomość, no nie wiem, czasem mówią, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, nie? Także wiecie, to tak z tymi znajomościami jest różnie. Człowiek z czasem też tak zapomina, sobie to tak wygładza, tą pamięć, zapomina, że na przykład coś tam różniło, że ktoś tam człowiekowi zalazł za skórę albo co, tylko pamięta takie te fajniejsze rzeczy, chociaż czasami bywa, że niektóre osoby się kojarzą tylko z tymi złymi rzeczami, nie? No to takiej znajomości na pewno by się nie chciało odnowić. I w sumie, jak tak czasami sobie myślę, tak wspominam różne sytuacje, to sobie tak myślę, że kurczę, dobrze by było się odezwać od tej osoby, ale potem sobie człowiek myśli, no i co będziemy gadać, o czym będziemy gadać, nie? Ta osoba już ma teraz całkiem inne problemy niż kiedyś, no nie wiadomo o czym tutaj zagadać. No. I tak sobie właśnie, tak sobie to pomyślałam o tym, jak czytałam to o tych znajomościach. No. Dzisiaj mamy z kolei, dzisiaj wy macie dzień teścia. No ja już teścia nie mam. Ile? 7 lat już będzie? No. No, ale jak miałam teścia, to nie wiedziałam, że jest coś takiego jak dzień teścia. Ciekawa jestem, czy jest dzień teściowej. Teściowej też już nie mam, ale ja jestem teściową. No. I ciekawe. Może jutro, może następny dzień, bo nie sprawdzałam w kartce z kalendarza na następny dzień. Może będzie, nie? No. I tak, co tutaj jeszcze mamy? Jakie dni? Praw zwierząt, no to wiecie, no to ta jest oczywista oczywistość, że zwierzęta mają też jakieś prawa, też nie można traktować jak rzeczy, nie? No, a tutaj o tych znajomościach jedynie, dzień herbaty. No, i to tak. I powiem wam, że ten dzień mi dzisiaj przeleciał. Na początku tutaj ogarniałam, szalałam, latałam w tym mieszkaniu. Troszkę zmęczenia człowiek czuje, no bo to wiadomo, jak się coś robi, to się czuje zmęczenie, nie? No. I myślałam, że będzie ładna pogoda jutro. I byłam prawie, że przekonana, że jak dzisiaj się wreszcie rozpogodziło po południu, że znaczy się od rana była ładna pogoda, ale że to już wiecie, że to już tak będzie jutro jeszcze ładniej i tak dalej, i w niedzielę. No jak popatrzałam na prognozę pogody na jutro, wieczorem jak popatrzałam, to miałam dosyć. No bo już zaczęło padać, już pada, a jutro też ma przez pół dnia padać, no a myśmy chcieli iść na działkę, nie? W sumie i tak będę chciała iść, bo jakby się tak po południu rozpogodziło, to bym chciała iść przede wszystkim do folii zobaczyć, czy tam nie trzeba podlać. Na pewno wszystko podrosło, to bym chciała zobaczyć, jak na zewnątrz to wygląda, czy mogę jakieś kwiatuszki sobie wziąć, bo jak widzicie, konwalie już przekwitły. No, a poza tym troszkę się boję, że tam mi, kurczę, tych chwastów znowu narośnie tam, gdzie dopiero co było odplewiane, a trzeba będzie dalej gdzieś coś robić, nie? No i tak sobie myślę, że kurczę, dzisiaj miałam wspomnienie w tym na Facebooku, że w zeszłym roku byłam na polach i tam tak fajnie kwitły już te, no,
To, co ja zbierałam. Nie róża, tylko głóg. No. A teraz na razie tutaj jeszcze nie widziałam, ale może być, że za chwilę też już zaczną kwitnąć te głogi, a ja chciałam zbierać te głogi, nie? Kwiaty głogu chciałam zbierać też. Teraz kwiaty głogu, a na jesieni, na koniec lata owoc głogu. No i kurczę, jestem tak, wiecie, tak mnie to wszystko tak powstrzymuje, bo tu na działkę iść, jak pada, no to nie bardzo. Dzisiejszy tak mocny wiatr był. No jakbym to wiedziała, że tak będzie jutro, no to chyba bym się przeszła jeszcze na tą działkę, choćby zobaczyć, jak tam wygląda, bo jestem ciekawa. I jakichś kwiatków sobie do domu wziąć, żeby tak fajnie na stole wyglądały, nie? Tu znowu po te brzuski, myślałam, że pójdę jutro, a tutaj po te brzuski też nie bardzo. I kiedy to wszystko zbierać? Potem to będzie już za dużo te listki, bo nie wiem, do którego momentu można te listki zbierać. Czy jak już są takie normalnie wykształcone duże listki, czy też jeszcze, czy już nie. Jak właściwie to, jak wiecie, to dajcie mi znać w komentarzu, czy takie listki normalnej wielkości, te brzozowe, jeszcze się nadają na te herbatki, czy już nie. No bo najlepiej, jak coś dopiero wyrasta, nie? No ale może być tak, że one już będą takie dosyć mocno rozwinięte. No tutaj są brzuski, ale tutaj samochody jeżdżą, na parkingu tutaj są też brzuski i tak dosyć nisko wiszą. Są wysokie, ale mają, zwisają. No ale jak tutaj samochody parkują, to też i gazują i tak dalej, to tak mi się wydaje, że to tak nie za bardzo stąd zbierać. A przy drodze widziałam w jednym miejscu, no tak dużo, że tak wiszą, takie długie, żeby człowiek by mógł tak stać i tak sobie obierać. No ale przy ulicy, no to wiadomo, że co pełno spalin, sam się może na to, wiecie, osadzać, nie? No. No i taki mam problem, potem będę musiała wszystko na raz latać i zbierać. A w ogóle jak patrzyłam, wiecie, na tą prognozę pogody, tak na dłuższy termin, długoterminowo, to jakoś lata nie widać tam. Coś mi przeszkadza. Nie widać lata, kurczę, ciągle tylko tak. 20 stopni, 21 to jest już super, potem znowu spada, 17, 15, tak nie wiadomo, jak się to ubierać. Słonecznie, deszczowo, wiadomo, że to się też jeszcze bardzo zmienia, bo tak jak na ten weekend patrzałam, śledziłam, bo mieliśmy pewne plany na ten weekend, tak do nich nie doszło, ale ta pogoda to się tak zmieniała, co popatrzałam, to inna pogoda była na ten dzień. Także nawet według pogody to człowiek się nie może teraz, wiecie, jakoś tak sobie czegoś zaplanować, nie? No. I to tak, i mamy już sobotę, nie będę przedłużała tego vloga, bo tak szczerze powiedziawszy jest już późna godzina i w sumie musiałabym go już zmontować, żeby był jutro na rano. No, mam nadzieję, że coś tam wyjaśniłam wam, bo niektórzy mieli jakieś wątpliwości, co tam do tych, w tych komentarzach, no to, że wyjaśniłam wszystko to, że się to po prostu wam rozjaśniło, moje stanowisko. No i to tak, na razie będę kończyła, mam nadzieję, że jutro będzie coś ciekawszego. Może jednak pójdziemy na ten ogródek po południu. Może nie będzie tak źle z tą pogodą, może na te listki w końcu pójdę, no nie wiem. Jak gdzieś będę szła, no to wiadomo, że biorę komórkę ze sobą i będę nagrywała, nie? No, a dzisiaj sobie zrobiłam taki dzień troszeczkę od nagrywania, tak wiecie. Tak już mi od rana nie szło z tym nagrywaniem, bo zamiast nagrywać rano powitanie, no to ja ciągle, a jeszcze to zrobię, jeszcze tamto zrobię. No i w sumie z balkonu nagrywałam dopiero pod wieczór. No, to będę już teraz kończyła. Dziękuję wam za komentarze, za to, że tak dużo tych komentarzy jest. I właśnie na tematy te, które są poruszane w tym, we vlogu, nie? No, bardzo wam za to dziękuję i oczywiście za wszystkie komentarze z pozdrowieniami. Też dziękuję i wszystkich pozdrawiam. Życzę wam miłej niedzieli. Miłej soboty. No i wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zdrówka życzę.
No, trzymajcie się tam jako tako, po japońsku. No, wszystkiego dobrego życzę, dziękuję za komentarze, za subskrypcje i za łapeczki. Oczywiście namawiam do tego samego, żebyście komentowali, łapkowali i subskrybowali. No i dziękuję za ten czas, który poświęciliście, żeby słuchać, co ja tutaj mam do powiedzenia. No, to wszystkiego dobrego. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra, do następnego vloga.